Kolejny raz witamy we Władysławowie na festiwalu Dorsza. Zaczynamy! Koło mnie organizator, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, który to już festiwal Dorsza? No jest to 14. edycja. Rok temu nie odbyło się, bo ze względów na warunki atmosferyczne byłoby 15, ale jest to już 14 z rzędu. To chyba największa taka impreza tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o ludzi niezrzeszonych. Tak, tak. Cieszymy się z tego, że są wędkarze, którzy chcą przyjechać, zmagać, walczyć i zdobywać tutaj, że tak powiem, nagrody. Cieszymy się z tego, że frekwencja nam nie maleje, że coraz więcej chętnych jest. Ile jednostek bierze udział w dzisiejszych zmaganiach? W 14. Festiwalu Dorsza bierze udział 5 jednostek. Wszystkie jednostki z Władysławowa, także szyprowie znają łowiska i na pewno będą wiedzieli, gdzie i jak płynąć na dużą i na dużo rybę. Czy szyprowie mają pełną dowolność, gdzie płynąć? Tak, szyprowie mają dowolność, wypływamy o godzinie 6 rano, bez względu na to, gdzie się znajdują. Rozpoczynamy o godzinie 8 łowienie, pierwsza tura o 12, druga do godziny 16, wędki do góry. Drugi dzień, czyli niedziela, troszeczkę krócej pływamy, do 14, nie? Tak, tak. Musimy mieć czas na podliczenie wyników. Rozpoczynamy, wypływamy o 6, łowimy od godziny 8, pierwsza tura 11, godzinie 14 wędki do góry. Czy łowimy tylko i wyłącznie dorsza? Nie, nie. Wszystkie ryby biorą udział, także i łosoś, troć, flądra, belona, torbut, no i wiadomo dorsz. Za główną nagrodę, znaczy się za to, jak ktoś złowi tego największego dorsza tych zawodów, przewidziana jest zacna nagroda. Co to jest? Tak, jest to 5000 zł, także jest o co walczyć. Na pewno mam nadzieję, że rekord z zeszłego roku zostanie pobity. A co to? Ile w zeszłym roku było? W zeszłym roku akurat się nie odbyło. 2 lata temu to był łosoś 7,5 kg. No to także mamy co pobić, także lecimy nad wodę. Rekinów to my nie mamy, ale takie spory. Pyszek z Kielc przyjechał tutaj kawał drogi, żeby sobie połowić. Mam na imię Marika, jestem z Pobiedzi. Siedzi. Coś małego, ale siedzi. Na zawodach nawet małe sztuki się liczą. O! Coś walczy. Już coś widać. Dobry. Nie za duży? Nie, nie. Na przewierzch. Zapomniałem, że do kamery.
koło mnie główny sędzia zawodów w Pomorzance, pan Sławek. Panie Sławku, pokrótce, jak są liczone te punkty? Bo wiem, że kuter jest sektorem jednocześnie. Tak jest, czyli punkty są liczone na kutrze na zasadzie długość ryb plus za każdą sztukę dodatkowo 10 punktów. Mhm. Czyli ilość ryb razy 10 plus długość. Tak. Tam są jeszcze jakieś punkty. Nie, i to jest wszystko. I teraz z tego wszystkiego składamy, kto ma pierwsze, drugie, trzecie, czwarte tam po kolei miejsce na kutrze. Ale potem sumując wynik zawodów, to sumujemy te punkty tylko główne. Czyli jeden, który ma miejsce na kutrze. Czyli łącznie suma tych punktów, im jest niższa, tym jest wyższe miejsce końcowe. Okej, okay, ale czy ilość ludzi na kutrze ma jakieś znaczenie, bo na niektórych... Znaczy, później... Ilość na kutrze ma na tym znaczenie, że jak ktoś nie złapie żadnej ryby, to dostaje miejsce tyle, ile jest na ostatnim kutrze, czyli największym kutrze było 21 osób, czyli tak. Jak ktoś nie złapie żadnej ryby, to dostaje 23 punkty za z tego danego dnia, co nie złapał. Czyli tak, musicie na swoim kutrze zdobyć wysoką pozycję i obojętnie, czy złowicie 3 ryby, czy 5, czy 30, jak macie pozycję, nie wiem, pierwszą, drugą, to ona jest tak samo liczona, jak na innym kutrze ktoś złowi dwie ryby. Tak, tylko że wtedy w ogólnej klasyfikacji liczy się jedynka i w dalszej kolejności te punkty dodatkowe. Mhm. Czyli jeżeli są dwie jedynki, no to lepszy jest ten, kto ma te punkty dodatkowe większe oczywiście. Mhm. Dobra, a jeżeli rozpatrujemy tutaj drużynówkę, to no, tam... Na tej samej zasadzie. Liczymy, sumujemy punkty te za miejsca na kutrze. Ewentualnie, jeżeli są te same wysokości, no to następnym punktem jest ogólnie ta długość, czyli długość plus te 10 za sztukę. Coś przed chwilą udało mi się, widzicie, złowić, ale to nic, zobaczcie co mój kolega złowił. Miało być na wędkę ze sieci. Tak, mieliśmy tak, łowić na wędkę, tutaj kolega z siecią wyjechał. Drugi dzień zmagań wędkarskich w Pomorzance na festiwalu Dorsza. Jesteśmy na kutrze Zosia, to jest kuter czy jacht? To jest jacht motorowy, Zosia, jacht motorowy. Jacht motorowy. Ile tutaj wchodzi ludzi? Bo no dzisiaj chyba nas jest około 10, nie? Tak, mamy przeważnie 12 osób, 16 miejsc dla wędkarzy. Bierzemy około 12, żeby było luz. Jednostka jest przystosowana. Była to kiedyś jednostka mieszkalna. Dani ludzie na tym mieszkali i się przystosowali do wędkarstwa. Stąd taki dobry socjal. No, mieszkali normalnie. Z tyłu jest salon, na dziobie jest sypialnia, łazienka, kuchnia, czy jak to kampus mówią. Wczoraj płynęliśmy na Mistralu. Mistral złowił najwięcej ryb, bo 247, ale wy za to złowiliście to największą. Tak, no trafiliśmy, akurat była ekipa taka, która zgodziła się na wrakach łowić. No i połowili na tych wrakach. No. 6 kilo prawie. Tak. Czy coś na radiu mówili dzisiaj, że jakaś duża ryba była? Nikt się niczym nie chwalił, bo dzisiaj jest, jak to powiedzieć po polsku, to na... No po prostu nie ma ryby, nie ma ryby. No ale myśmy tutaj troszeczkę tej ryby też u was złowili i chyba nie jest aż tak najgorzej, co? Jeszcze nie wiem, ale pytają się, co mamy, bo chcą skonfrontować swoje wyniki z naszymi. No, aż ciekawe co to jest. Dobra. Ty no, teraz ja mogę żonie coś pokazać. No taka rybka, zobacz.
Warto było czekać, co? Warto było czekać, tak jest, proszę bardzo. Na Zosi akurat mam córeczkę Zosię, także jest dobrze. Noś prześliczny, no. Prześliczny. Taki sam, już przed chwilą wyholowałam, a koleżanka? Jak zwykle nas strzeliła, yeah! O, ja cię. No nieźle, nieźle. Z tatuażem nawet, z tatuażem zobacz. No i jesteśmy po dwóch dniach zmagań. Kutry no, przychodzą do brzegu, przybijają tak do naszego portu. Co się dowiedziałem, ciekawostka jedna, bo wiedziałem, że Władysławowski port jest największym portem rybackim w Polsce, ale dzisiaj się dowiedziałem, że jest największym portem tym turystycznym, jak to się nazywa, że się pływa? Rekreacyjnym? Nie, nie, właśnie nie. Pasażerskim. Poważnie? Poważnie. Ja też tego nie widziałem. Ja zawsze myślałem, że wiecie, scena line pływa, nie? I tam tysiące ludzi. Nie, w sezonie letnim bijemy wszystko na głowę i jesteśmy największym portem pasażerskim w Polsce. No to dużo ciekawostek, bo po pierwszym dniu jest to wielka ciekawostka i rozczarowanie naszych wędkarzy. Kobieta wygrywała i to naprawdę pokonała wszystkich mężczyzn. Wielką ilością i złowionych dorszy. No, zobaczymy, jak wyjdzie po drugiej turze. No, mamy ją na przebitkach, także tam widzieliście ją w akcji. Naprawdę no, kucherko, taka niepozorna dziewczyna, a naprawdę wszystkich, wiecie co, no, nie miałam tam 20 ileś ryb, ale no, ja starałem się jak mogłem i złowiłem 17, także na naprawdę szacun. W pierwszego dnia jaka była ta największa ryba? Największa ryba miała 5 kg 98 deko. Złowionych zostało ponad 600 dorszy. No wiem nieoficjalnie, bo za pół godziny mamy już zakończenie, że w drugiej turze złapana została większa ryba, 7,98, bardzo duża ryba. No, życzymy wszystkim wędkarzom takich ryb także. I też mamy już ponad 1000, wiadomo, że ponad 1000 złowionych dorszy. No ja też takiego wiecie, dorszyka złapałem, 73 cm, także no, ponad 3 kilo, jest ok. A ile ogólnie tych ryb jest? No już wiem z tego, co obliczaliśmy, a jeszcze tam niedokończony jest jeden kutek, to jest ponad 1300 ryb. Dobra, to słuchajcie, no nie będziemy was trzymać w niepewności, lecimy na rozdanie nagród. Złowiliśmy ogólnie ponad 1300 dorszy, wszyscy. Jedna belona i trzy flony. To jest cały nasz wynik. Zaczniemy, słuchajcie, od naszej, od przyszłości wędkarstwa morskiego, czyli od juniorów. Czyli drugie miejsce, bo było dwóch tylko juniorów, zdobył Grzegorz Nidecki. Pierwsze miejsce zwycięzcą został Kałka Alan. Proszę bardzo. To macie pilotę. Ja bym chciał z nimi. Było sześć pań. Trzecie miejsce zdobyła pani Anna Wilm. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze nagroda. Drugie miejsce pani Marika Masterna. Życzę dalszych sukcesów w sporcie. Dziękuję. No i zwycięzcą może być na pani. I to jest pani Anna Selchaj. No z tym jest wiele miło, wręcz pani do pierwszą nagrodę. Nie ma to najbliższy czas obrodzić. Życzę dalszych sukcesów w sporcie. Dziękuję bardzo. Trzecie miejsce w miksie pani Maryka Masterniak Pach Mirosław. Życzę bardzo. Dziękuję. Pani Masterniak Maryka i Masterniak Maria. Dziękuję. A już nie mam wolnych. Pierwsze miejsce w miksie to była pani Anna Wilman i Solej Andrzej. Kategoria drużyn, trzecie miejsce zdobyła drużyna Ceszka Michał, Lubacha Tomasz, Obniński Miwa. Na brawo!
To jest najlepsza łódka. Trzecie miejsce, łódka o nazwie Łowca K. Drugie miejsce, łódka o nazwie Irena. Pierwsze miejsce, łódka o nazwie Jacek Zawada Mistra. Słuchajcie, teraz będziemy zapraszali, za największą rybę jest 20 statuetek. Piąte miejsce, Ceszkę Michał. Proszę, dalszy krok na sobie. Czwarte miejsce, podobno najgorsze, no bo czwarte nie jest na podium. Zarnek Szymon. I trzecie miejsce prosimy do was. Wilin Anna. Drugie miejsce. Czyli 5 tysięcy złotych otrzymuje pan o imieniu Kaka Krzysztof Hor. Filmuj człowiek. 10 lat na to czekałem. Dobra. Dzięki. Jak to się mówi, mistrzem trzeba się urodzić. Życzę dalszych sukcesów w sporcie wędkarskim. Proszę bardzo, tutaj na razie to. Ja mam również, żeby cały co rok były mistrzostwa. Będzie szansa. Trzecie miejsce na 14 festiwalu Dorsza zdobył Kim Salny. Drugie miejsce zdobył Marcin Bezyk. No i zwycięzcą 14 festiwalu Dorsza został pan, który dwa dni walczył zaciekle, złowił dużo ryb, bo dwa razy wygrał kuter. I jest to pan Andrzej Sulej. Dziękuję bardzo. Festiwal Dorsza uważam za zamknięty. Dziękuję bardzo.